Niedźwiedź się sprawdza jakieś ostatnie. Po co? Fuck. Jest mały stres. No spoko, okazało się, że po prostu za wcześnie żeśmy przyjechali. To tylko taka security kontrola. Ale wiecie co, zaniepokoił nas gościu, bo się zapytał, czy mamy jakieś testy serologiczne. Jeszcze żeśmy do Maroka nie wjechali. Wiecie co, jakieś dziwne rzeczy tutaj. Podjechaliśmy do tej granicy. Gibraltar przed nami. Zapowiada się piękny dzień. Zaraz będę budzić niedźwiedzia. No i jedziemy do Afryki. Słuchajcie, jest na wyciągnięcie ręki. No dobra, kochani, teraz z pamiętnika podróżnika. Teraz te nasze zakupy. Muszę teraz gdzieś wszystko pochować. I jeszcze jedną rzecz muszę schować, wiecie co? Drona, bo nie można mieć drona. Nie dość, że nie można tym dronem latać, to nie można też drona mieć w Maroku. W ogóle nie można go wieźć. Znaczy teoretycznie można dostać pozwolenie na wiezienie, ale ja znam takie teorie i ja wiem, że nic z tego nie będzie. Schowałam więc mojego drona, który jest w torbie, takiej oryginalnej torbie, do takiej termotorby i to zamknę w takiej torbie, gdzie mamy koce i tam po prostu na sam koniec tej naszej szafy wrzucę i pomiędzy różne tam ciuchy i takie rzeczy po prostu gdzieś poupycham te butelki. A no co mam powiedzieć, no to nie jest takie sympatyczne, no ale takie rzeczy trzeba porobić. Jak się chce coś przewieźć, tak? Już jesteśmy spakowani. Kurczę, myślałam, że trochę więcej tu jeszcze ponagrywam i wam poopowiadam o tych ostatnich przygotowaniach. Ale wiecie, no nie było czasu, no trzeba było po prostu robić. Znaleźliśmy ten booking jeszcze raz, PDF, inny format i już było wszystko dobrze. Tu FRS, tak, bo ona się właśnie mnie pytała, z jakiej firmy. I ona Balearias, ja myślę, jakie Baleary, o co ona mnie się tutaj pyta, ja mówię, do Ceuta. A ona mówi, nie, kompanii, jaka kompanii? I my żeśmy zamawiali tutaj, nie, do tego okienka, o ten FRS. Ja zamawiałam przez tą firmę tutaj. Dobra, wysiadam. I właśnie, dobra, wysiadam. Nie, właśnie zamknięty, bo jest za wcześnie. Przyjechaliśmy pierwsi. Bo jest 1:30 prom, a już jest która? 11? Tak? 11:10. No to spoko. No to okej, no to czekamy. Teraz już przyjechał drugi samochód, ale gościu przyszedł do mnie i mówi, czy tutaj czekam na prom. Ja mówię, że tak. On mówi, to ja lecę kupić bilet. A sobie przyjechał bez biletu. Tak więc dopiero pogonił, ale już ustawił się w kolejce i będzie drugi. Niedźwiedź się sprawdza jakieś ostatnie. Lampa spadła. Dobrze, że sprawdził. Ona mi wczoraj też spadła. Ta ostatnia lampa jakaś trefna.
Wiecie co, chciałam Wam powiedzieć, że jest mały stres. Nie będę ukrywać, jest mały stres. Nie wiem, czy człowiek się kiedyś przyzwyczai do przekraczania granic. Taka gonitwa myśli, cały czas po prostu w myślach, czy wszystko mamy, czy wszystkie dokumenty, czy wszystko dobrze pochowałam. A czy będą trzepać samochód. Nie wiem. Słuchajcie, mówię do niedźwiedzia. Mamy teraz właśnie czas i jeszcze internet, trzeba pościągać pineski. A niedźwiedź mówi? What bloody for? O, tutaj. Po co? Jak to po co? Poczekajcie, tak wam po pokażę. Po co to się nogi nocą? Mówi, ale po co? No jak po co? Tyle jeździmy. No po co? A gdzie pojedziesz? Gdziekolwiek. A kartę SIM gdzie kupisz? No to trzeba będzie znaleźć sklep, no. No, to nie lepiej teraz znaleźć pineskę? No to znajdź Vodafone, jak tam mają. A no jakąś miejscówkę do spania? A to będzie tego mnóstwo. Ale ja tam zawsze lubię mieć, wiecie, właśnie my... A ja nie lubię. No właśnie on nie lubi tych aplikacji, a ja lubię, znaczy lubię, nie lubię. Czasem właśnie można się przejechać na tych aplikacjach i nie na tych miejscówkach. Jak jakiś znajomy ci poleci, to jest inaczej, z reguły to są super miejsca, bo ludzie na przykład już nas poznają. Ale ja sobie sam znajdę, po co ja mam jechać, gdzie ktoś już był. Dobrze, ale na wszelki wypadek znajdę. No i nastawisz i tam będziemy spać. I po co? Fuck. I tak znajdę. No. Aczkolwiek ty możesz znaleźć lepsze miejsce, to wtedy będziemy spali tam, gdzie ty znajdziesz. Ale jak to nie będzie dobre, to będę miała jakąś alternatywę. Bella, bet. Bet, mate. Dobra. Więc ja się biorę za szukanie jakiegoś sklepu z telefonami, żeby już tam namierzyć i obcykam jeszcze, jest taka strona internetowa, która właśnie opisuje, sprawdzę czy tam Maroko też jest, która opisuje właśnie jakie są sieci w danym kraju, to można się po prostu przygotować. I oczywiście to by było fajniej zrobić wcześniej, ale sorry kurczę, nie ma czasu, bo my ciągle na biegu i po prostu z dnia na dzień przygotowuje się, co się robi następnego dnia, tak naprawdę rzecz biorąc. Te rzeczy najważniejsze, takie dokumenty, no to oczywiście, że tak. Też jakby się ktoś właśnie wybierał, to przed wyjazdem sprawdźcie sobie ważność paszportu, karty, a właśnie jeszcze o karcie muszę opowiedzieć. No to jeszcze szybka historia o karcie z naszą dziewczynką tu, na pierwszym planie. Cieszysz się, że jedziesz? Tak? Cieszysz się? No, my też się cieszymy, ale to trochę jesteśmy poddenerwowani, bo przekroczenie... Dobrze, ja jestem poddenerwowana, bo przekraczanie granic mnie stresuje. Ale słuchajcie, o karcie. Jadąc po drodze, tranzytem przez Francję, zostawiłam na jednej ze stacji naszą kartę płatniczą do konta Revolut, z którego najczęściej korzystamy. Opowiem od początku, bo może ktoś dopiero pierwszy raz nas ogląda. Zamówiłam, oczywiście zablokowałam tą kartę, zamówiłam, żeby tą kartę nową wydali. Udało się znaleźć adres do znajomego, 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 do jakiejś tam znajomej pani. No ale co? Karta nie dotarła. My żeśmy czekali, czekali i wiecie, nie możemy czekać bez końca, bo tutaj zegar tyka. My mamy karnet, karnet CPD, ten, który jest potrzebny na samochód, który jest ważny na rok i za chwilę jego ważność się rozpocznie. On nie jest potrzebny, żeby wjechać do Maroko, ale potrzebny jest na kolejne kraje, tak więc nie możemy jakoś się tutaj rozwlekać w czasie i po prostu stwierdziliśmy, że pojedziemy. W Afryce i tak w większości trzeba będzie płacić gotówką, więc trochę mamy przygotowanej gotówki i mamy też karty do innego konta, tak więc w razie czego się skorzysta, jak gdzieś będzie możliwość, albo po prostu wyślemy sobie pieniądze przez Western Union, co robiliśmy już w Indiach i to się bardzo dobrze sprawdziło, tam właśnie w krajach, gdzie nie można płacić kartą. No dobrze, tak więc obcykałam, są trzy sieci komórkowe, najlepiej podobno jest Maroko Telekom, bo ma najlepszy zasięg, więc spróbuję znaleźć Maroko Telekom
jest. Zobaczymy, jaki jest zasięg. Poczekaj, tu. To. I my, Ceuta, my tutaj wylądujemy. O. I teraz będziemy jechać w tą stronę, bo będziemy później jechać do Rabat. Tak więc tu byśmy mogli zajechać do tego miasteczka. Jak widać, jest pełno. Idzie. Idzie, nie boi się. Mamy bileciki, każdy osobno, jeden na samochód i dwa osobowe. A pies? A pies nie, pies jedzie za darmo. Tak, na gapę. Na gapę. Takie małe pieski, tylko trzeba mieć na nie pojemnik, tak? Takie małe pieski. Zaraz się okaże, że nie trzeba. Zaraz się okaże, że nie trzeba. Ale to potem Wam powiem, jak już przepłyniemy, bo będziemy wiedzieć. A Pani się podobał samochód? Też właśnie ta kontrola, którą przeszliśmy, to jest kontrola security, nie? Przodem. To tylko taka security kontrola. Ale wiecie, co zaniepokoił nas gościu, bo się zapytał, czy mam jakieś testy serologiczne na psa. Ja czytałam, że tam tego miareczkowania nie chcą, a nie wiem co jeszcze. No czytałam, że nic, że tylko po prostu paszport i ten, no zobaczymy. Niedźwiedź korzysta jeszcze z internetu, bo ciągle mamy internet.
czytałam, że jest miasto. Ja mam wiedzieć, tyle rzeczy człowiek czyta, że po prostu nie spamięta, tak więc jesteśmy nadal na terytorium, znaczy to nie jest Hiszpania, to jest takie osobny twór, trudno to powiedzieć, co to jest, jakby niby to należy do Hiszpanii, ale, ale nie należy. Tak więc my jeszcze żeśmy do Maroko nie wjechali i teraz zaraz pewnie jak przejdziemy to miasteczko, to powinna być jakaś granica i tam mamy nadzieję, że przekroczymy bez problemu. Może się nawet okazać, że ten mój taki, można powiedzieć, mały błąd to na dobre nam wyjdzie, bo na pewno to przejście będzie takie jakieś malutkie, mniej oblegane, tak więc też może jakoś tam się prześmigniemy z tym, co mamy. Wiecie co, jakieś dziwne rzeczy tutaj, podjechaliśmy do tej granicy i facet się nas zapytał, czy mamy taki, pokazał taki kod QR i ja nie wiem, co to w ogóle jest i on mówi, że musimy pojechać, pokazał nam, gdzie mamy jechać i musimy ten kod QR zdobyć i w ogóle nie mam zielonego. Wiecie co? Od razu dostałam ten bilecik, za to nie trzeba płacić. I tak rozkminiam, że może właśnie jak jest bardzo duży natłok samochodów, no to tu ci ludzie czekają, żeby tam nie blokować drogi. No chyba tak. Mieliśmy jedną budkę, ale tutaj są jeszcze kolejne. Właśnie, moi drodzy, jest taka czarna strona podróżowania. Nie można wszystkiego przewidzieć. Można zawsze tylko oczekiwać, że nieprzewidziane rzeczy się zdarzą. Baliśmy się o psa, dokumenty, baliśmy się o te rzeczy, wiecie, jakiś tam alkohol co mamy pochowany. A tu proszę. Nie wiem, gdzie zacząć po prostu. No, daleko żeśmy nie pojechali. Nasza wizyta w Maroko była bardzo krótka i ograniczyła się do budek tych celników. Najpierw żeśmy przejechali przez no tam kontrolę paszportową, tam samochód, to też trwało bardzo długo. No i potem tam kazał zjeżdżać na bok, prawda, i tam otwierał te inne samochody, bo widzieliśmy też przed nami i tam sprawdzał samochody. I ja byłam przy innej budce, jeszcze przy tej stałam, gdzie tam sprawdzali dowód rejestracyjny, wpisywali do komputera, a tam niedźwiedź był i tam najpierw z psem przeszukali samochód,
A potem przyszedł taki gościu i kazał wyciągać wszystkie tam, widziałam nawet takie, mamy takie szuflady, co się wyciągają do końca, wszystko kazał, do każdej szuflady zaglądał i w ogóle. No i się potem spytał, czy mamy drona. Na to niedźwiedź powiedział tak. No to mówi, musicie go dać do depozytu. I wiecie co, no my nie możemy dać do depozytu. On mówi, nic się nie dzieje, będziecie wracali, to sobie go odbierzecie. No i dupa, i po prostu... No. No i szukamy teraz miejsca do spania i patrzcie, jakie kurwa miejsce mam piękne normalnie. Bo w ogóle ta Ceuta, nie? To jest po prostu takie jedno małe miasteczko i dookoła są góry. No góry, góry piękne. Ale kurna, nie ma się nigdzie gdzie zatrzymać spać, nie? I to jedyne, co żeśmy znaleźli, jakiś rozwalony dom i takie gruzowisko. A tam przede mną jest już granica, nie? Nie wiem. Spróbujemy jeszcze coś innego znaleźć. Nocy? Nie. Bo no to taki teren przygraniczny, pełno tej policji wszędzie. Nie ma nawet na co tej nawigacji nastawić. Ceuta. Widzicie, to jest to miasteczko i tu jest granica, nie? Bella. Tam niby jest jezioro, bo na mapie pokazuje nam, że to jest jeziorko. Nieważne już to, czy jezioro, czy nie, tylko jakieś miejsce do zaparkowania, do cholery. Znaleźliśmy taki parking przy drodze, jak widzicie, za miastem. No i nie wiem, no chyba spróbujemy tutaj. Tam na samej szczycie góry, tam są potem takie wielkie góry i tam było takie miejsce, gdzie mogliśmy się zatrzymać. Nawet bardzo ładnie tam było, ale tam nie ma internetu, a my potrzebujemy internetu. Tam. Bella mówi hello do kolegi, ale on sobie nic z tego nie robi, tam idzie para z pieskiem. No mamy nadzieję, że te samochody, wiadomo, w nocy nie będą jeździć, bo gdzie będą jeździć? Daleko tu nie pojedzie. Zaraz za tym zakrętem to już jest koniec. A tam kilka zakrętów dalej, zresztą widać tam na cypelku, jest miasto. No i do widzenia. No.
Wiecie co? Bo generalnie na tej granicy, jeszcze nie powiedziałam dokładnie jak było, to oni chcieli po prostu wziąć tego drona w depozyt. A może już to mówiłam? No tak czy inaczej, dali nam dwie opcje, nie? Jedna opcja, albo zostawiamy w depozyt tego drona i jak będziemy wracać, to oni nam oddadzą. Albo oni mówią sobie, wróćcie do Ceuta i wyślijcie pocztą tego drona. Pocztą, no do Polski, nie? Do domu sobie wyślij i po prostu sobie wrócisz z wakacji. To sobie to będziesz mieć. No, tylko, że to nie są wakacje, nie? I my tłumaczymy im, że to nie jest tak, że my nie wracamy tą samą... Bella, przestań tam się drapać teraz. Że my nie wracamy tą samą granicą, że właśnie nie możemy tu zostawić go w depozyt, bo my jedziemy dookoła Afryki, a przynajmniej przez pół. I nie wiemy, którą granicą będziemy wracać, kiedy będziemy wracać. Ja nie mogę sobie też do Polski wysłać. No i co z tego, że ja sobie do Polski wyślę? No i co? I nie można, wiecie, używać drona w Maroku. Ja o tym wiedziałam. I ja tam pal 6, mi nie zależy. To ja nie chcę, kurczę, przemycać, żeby, bo mi tak zależy na tych ujęciach. Będą to będą, nie to nie, to pal 6. Ale potem będą inne kraje, w których będzie można używać drona. Bo po prostu w niektórych krajach w Afryce nie wolno, w niektórych z ograniczeniami, a w innych po prostu jest pełna swoboda. No, a ja chcę przejechać jak najwięcej krajów w Afryce. I dlaczego mam tam nie nagrywać? A to nie tylko sam dron, bo słuchajcie, do tego idzie, wiecie, pilot, który jest równie duży. Zobaczcie, jak moja ręka. Baterie, jakieś różne zapasowe, śmigiełka. To wszystko, kurwa, trzeba schować, nie? No nie, Bella, widzisz, ty nie masz takich problemów. Jest jeszcze trzecia opcja, schować drona jeszcze lepiej. I spróbować ponownie, nie? Nie wiadomo, czy będą inni celnicy, czy ci sami, szlak go wie. Jak będą ci sami, to powiemy, że wysłaliśmy, nie? A jak będą inni, no to po prostu już zgodnie teraz powiemy, że nie ma. Tylko gdzie go schować? Wiesz, to nie jest taki problem, bo mój dron jest taki duży, o, jak moja głowa. A jednak ta koncepcja odpada, bo... No jak ja mam go schować? No jak ja mam go schować? To ci mówię cały czas. Bo ja myślałam, że ja sobie go dam tu albo na plecy, ale to się nie da, bo jak ja dam go na plecy, to taki garb mam, a tutaj to taki by miała ciążowy strasznie. Mówił sobie tą wielką sukienkę. Kanciasty brzuch. Spróbować? Tą wielką sukienkę szeroką. No dobra, to się przebieram. Dobra.